Witajcie gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Rozpoczynamy sesję z naszym zwyczajnym gościem. Tak, zwyczajnym. Tak. Dzisiejszy podcast poświęcimy temu, żeby sobie porozmawiać o nieskomplikowanych rzeczach. To jest bardzo dobry pomysł. Tak? Co ty na to? Jestem za Marcinie. Słuchajcie, ja jestem mega przeszczęśliwy, że mamy okazję gościć tutaj Mister Akumulatora. Robert Mazurek. Właśnie, ale słuchajcie, niesamowita historia, ponieważ MR Akumulator, właściwie wydawałoby się, że to tak potocznie mówi się Mister Akumulator, tak, zgadza się? A okazuje się, że to jest? Zakładając kanał, trzeba było jakąkolwiek nazwę napisać. Aha. I wiesz, napisałem MR jako Mazurek Robert, skrót od imienia i nazwiska, czy też od nazwiska i imienia. I tak, a dopiszę jeszcze akumulatory, nie? Aha. I potem ktoś to przeczytał, Mister Akumulatory, usunęliśmy chyba Y i zostało Mister Akumulator. Natomiast faktycznie to się wzięło od imienia i od nazwiska. Super, powiem ci w ogóle mega czat z tego względu, że niewątpliwie to jest taka bardzo, bardzo taka wpadająca w ucho nazwa w ogóle jako kanał. Łatwa, taka przyjemna. Mhm, tak. No, co można znaleźć na kanale Mister Akumulator? No domyślcie się sami. No w sumie... No tak, no nie, no bo to wiesz, to tak trochę jakby wiesz, jakby zapłacić komuś za wymyślenie nazwy na kanał, to trzeba milion dolarów trzeba by było zapłacić za taką nazwę. Nie wiadomo, czy wystarczyło. No wiesz, ja wierzę to, że rzeczy dzieją się z jakiejś konkretnej przyczyny. Aha. Nie wierzę na przykład w coś takiego, że wiesz, ktoś za ciebie zrobi pompkę. Mhm. To jest tak jak z, nie wiem, z rozwojem, czy to osobistym, czy to fizycznym i tak dalej. Nie da się wziąć udziału, strzela na przykład w triatlonie, nie poświęcając roku czy dwóch przygotowań. Mhm. Taki przykład. Tak samo jest z projektami typu kanał Mister Akumulator. U nas to była taka rzecz, że zajmujemy się handlem akumulatorami od wielu lat. Znamy patologię tej branży i tak naprawdę moim celem i moim pomysłem było nakręcić jeden, dwa czy trzy filmy takie, żeby przyzwyczaić się do kamery, do dźwięku, zobaczyć jak człowiek się czuje przed tym i później opowiedzieć o takim największej bolączce w branży, którą ja widzę, czyli to jest to, że na akumulatorach pojawiają się bardzo często naklejki, które nie mają nic wspólnego z parametrem tych akumulatorów, że bardzo często jedynym pomysłem wielu ludzi, którzy sprzedają akumulatory, to jest kupić 70, nakleić na to 74 czy 78 i być tym kozakiem, który sobie dokłada fajniejszą, wiesz, jakby parametry akumulatora, tylko po poligrafią. Nawet wtedy uknuliśmy, mój dobry kolega z Tarnowskich Gór, Michał Szczyra, uknął wtedy taki tekst albo takie powiedzenie, że to jest zwycięstwo poligrafii nad technologią. Nie? Yeah, okay. I Michał właśnie tak zaczął używać, bo ja dość dużo wcześniej pisałem takiego bloga w ramach firmy o jakichś takich rzeczach, co się wydarzało. Wiesz, jak to jest, otwierasz stronę internetową i człowiek mówi ci tak, oprócz tego, że tam jest sklep, że tam jest coś o firmie, to staraj się pisać te newsy, bo one będą jakieś tam fajne do pozycjonowania i do tego, nie? No i wiesz, że się tam trochę wkręciłem w te rzeczy, zacząłem opisywać o tym, co się dzieje w branży, o tym, co wiem. Często były, wiesz, jakieś problemy, że mówisz zbyt dużo, że po co o tym opowiadać i tak dalej, ale no, od wielu lat wierzę w taką totalną szczerość, że albo jesteś fair względem widza i masz odwagę mówić, jak jest, co myślisz i być w miarę konsekwentny. Nie mówię o tym, że nie zmieniam poglądów, bo... ewoluujemy jako ludzie, zmieniamy się, zmienia się, nie wiem, postrzeganie problemów, percepcja tego wszystkiego, takie ogarnianie tego wszystkiego, uczysz się, zdobywasz kolejną wiedzę i okazuje się, że... Że byłeś w błędzie. Byłeś w błędzie, albo na przykład, wiesz, nie mając wiedzy, często wypowiadałem się na rzeczy, które... Weźmy technologię litową w akumulatorach, nie? Na samym początku były jakieś tam, a nie pomijacie tematy litowe, że to jest bardzo ciekawe, bardzo interesujące. A wiesz, człowiek miał takie ogólne pojęcie, że ten kwasiak jest po prostu tańszy, to, że ma gęstość energii, powiedzmy tam 5 razy mniejszą niż to, to i tak to pozwala i tak dalej. Wiesz, i to było takie... mało fair, tak naprawdę, bo wypowiadałem się na zasadzie, nie znasz tematu, a się wypowiadałeś na niego, chociaż no, starałem się nie ferować jakichś takich wyroków, żeby coś powiedzieć, że coś jest, nie wiem, podłe, złe, czy coś w tym rodzaju, tylko że, wiesz, no, uczciwie jest podkreślić, w tym zakresie nie mam kompetencji, w tym zakresie nie mam wiedzy, także to mogą być jedynie moje odczucia, nie? I właśnie dzięki temu, co się robi, dzięki temu, co robiłem, do wielu rzeczy doszedłem i z wieloma sprawami niestety się muszę poprzepraszać, bo tak jak bardzo krytycznie podchodziliśmy do ładowarek elektronicznych na samym początku kanału, okazuje się, że to, że one jakby nie zrobią tej oczekiwanej gęstości elektrolitu,
na samym początku, czy tam w jakimś krótkim cyklu, wcale nie oznacza, że one tego w ogóle nie zrobią. Bo okay. robiłem taki eksperyment z taką ładowarką jak Citek. Oczywiście potrzebowałem 5 dni, ale po tych 5 dniach ta gęstość była. Także wiesz, uczę się nie wydawać wyroków zero-jedynkowo. Okay. Także okay. to już tak a propos taki wywód od tej nazwy do, te, a, okay, okay. do tego okay. wszystkiego. Bo my z racji tego, że nazywamy się Dobry Projekt i że naszym takim przewodnim celem jest propagowanie off-gridu, propagowanie odnawialnych źródeł energii, rozmawianie z ludźmi na temat tego, jak można coś wykorzystać, albo jak można skorzystać z wiedzy, która bardzo często ona jest gdzieś dostępna, tak? Tylko kwestia jest tego rodzaju, że w danym momencie powiedzmy albo zapominamy o tym, albo okazuje się, że ktoś gdzieś nam mówi, że załóżmy to się nie da, tak? Nie można, tak? Mhm. To my byśmy chcieli jak gdyby właśnie na ten temat rozmawiać. I co jest ciekawe, z jakiego powodu my się spotkaliśmy? My się spotkaliśmy z powodu Banku Energii, bo mhm. tak naprawdę to z tego powodu gdzieś tam pozwoliłem sobie do ciebie mhm. napisać maila i zapytałem się, że mam coś tutaj takiego mhm. i tak dalej, że szukam kogoś, kto byłby w stanie podzielić się trochę swoją wiedzą, pomóc może nam, coś mhm. doradzić i tak dalej. My się totalnie jak gdyby uczymy i myślę, że tutaj szczerość jak najbardziej myślę, że zaprocentuje. My nie jesteśmy fachowcami, my to nie jest tak, że mamy niesamowitą wiedzę, tylko z racji tego, że spotykamy zwyczajnych ludzi, mhm. z którymi chcemy rozmawiać i chcemy się dowiedzieć, co mają ciekawego do powiedzenia, albo dowiedzieć się na temat ich doświadczeń, to dzięki temu mieliśmy okazję się spotkać. To nie jest twoja pierwsza wizyta u nas i jestem z tego powodu no, mega dumny. Jakby, i nie ostatnia. Jedyne co jest pewne, to nie ostatnia. Super. To tym bardziej jeszcze mega się w ogóle cieszę słysząc to. Moje pytanie jest takie. Powiedz mi, ponieważ podchodzimy teraz do tematu takiego z budową, powiedzmy, że takiej troszeczkę większej instalacji off-gridowe, którą będziemy tutaj robili. Jeśli ktoś poza podcastami będzie miał ochotę nas śledzić, obserwować, to zapraszamy na nasz kanał, na inne odcinki. Na pewno tam znajdziecie materiały z tego, co się tutaj dzieje. Ale oprócz tego u ciebie również pewnie będzie na pewno jakaś tam wzmianka na temat tych tutaj naszych akcji. Tak, bo to, co trafiło do ciebie, czy też to, co trafia w tym momencie do ciebie, to jest coś, co pozwoliło mi osobiście podjąć decyzję o tym, że u mnie w firmie pojawi się instalacja fotowoltaiczna, ale na przykład widzisz, jak spotkaliśmy się pierwszy raz, był jeszcze z nami Andrzej i ja na przykład nie byłem nigdy zwolennikiem opierania takich rzeczy o używane rzeczy, nie? Aha, okay, a w twojej rozmowie z nim wyszło, że tak naprawdę warto się nauczyć na czymś, co będzie jakby tańszym rozwiązaniem, aha. bo pewnie dowiecie się albo też pewnie powiemy, że twój bank jakby i to, co my przywieźliśmy do ciebie, to są jakby rzeczy z odzysku, można powiedzieć, tak. nie? Bo panele czy też moduły fotowoltaiczne, które my ci dostarczyliśmy, to były rzeczy, które Selfa robiła na jakiś projekt, na jakiś katamaran. Panele mają bardzo nietypowy rozmiar, 2 na metr, one były bez ramek i tak dalej. My na podstawie tych paneli w Szczecinie chcieliśmy podjąć taką decyzję, czy fotowoltaika u nas w firmie się spisze, czy ona się do czegoś przyda, wiesz, to, że wydaje w skali roku 7,5 tysiąca złotych na prąd i wiem, ile trzeba wydać na instalację fotowoltaiczną między 30 a 40 tysięcy, żeby mi się to zwróciło w ciągu 3-4 lat, nie? to jest dla mnie oczywiste, to jest dla mnie bardzo zero-jedynkowa sprawa, bo wiem, że prąd nie będzie taniał, energia jest dość sporo obciążona wszelkimi rodzajami wszelkiego rodzajami kosztów, kwestie związane z ochroną środowiska, podnoszą ceny energii elektrycznej i tak dalej, ale też chcieliśmy zrobić dość podobnie jak ty, przeprowadzić drobny eksperyment. Mm-hmm. Zwłaszcza, że z Selfą mamy takie dość dobre relacje, to te rzeczy przez kilka chyba lat, 2 albo 3 lata stały gdzieś tam, były nieużywane. Dostaliśmy propozycję odkupienia tego za jakąś taką szczątkową wartość tak naprawdę tych modułów fotowoltaicznych. Dokupiliśmy tylko ten regulator, który tam będziesz miał okazję za chwileczkę zobaczyć i tak dalej. I na tej podstawie zobaczyliśmy, że tak na dobrą sprawę to dla naszych potrzeb to jest niewiele, ale to pozwoliło podjąć decyzję, że tak, nie? I teraz jakby kończąc to, co zacząłem, właśnie takie podejście, że spróbujmy na tym, co jest, nie? Tak. Choćby to było, nie wiem, jakieś używane, nie było w pełni sprawne, tak jak akumulatory, które dostałeś od chłopaków, tak? Tak. To ci pozwoli podjąć decyzję, czy późniejszy wydatek, już jakichś dużo większych kwot, będzie się dla ciebie
opłacał. W którym kierunku iść w ogóle, tak? Czy to jest dobre, czy to nie jest dobre? Nie, to jest bardzo dobre. To, tu w ogóle nie ma o czym dyskutować. W ogóle uniezależnienie się tak naprawdę od zewnętrznych dostawców, jeżeli chodzi o kwestie prądowe i tak dalej, to jest coś, co w ogóle może nie tyle, że powinniśmy o tym myśleć. To jest nasz obowiązek, tak szczerze powiedziawszy, Marcin, bo ja na przykład teraz jestem też na takim etapie, że będę w niedługim czasie rozpoczynał budowę domu i tak dalej. I ja mega się cieszę, że ciebie poznałem, bo dla mnie pierwszą i najważniejszą rzeczą na liście, którą zamierzam zrobić, to jest zrobić sobie totalnie niezależny dom. Począwszy od tego, że chcę mieć własne ujęcie wody, chcę mieć własną elektrownię opartą o fotowoltaikę i o duży akumulator trakcyjny. Chcę mieć miejsce, które będzie mi pozwalało wszelkiego rodzaju nieczystości u siebie przerabiać, obrabiać i tak dalej, żeby tak naprawdę jak najmniej musieć się podłączać pod zewnętrzne instalacje. I ostatnią sprawą to jest to, że pewnie jak dzięki mojej firmie Świat Akumulatorów będzie mi się udawało sprzedawać coraz więcej akumulatorów, to każdą złotówkę, którą na tym zarobię, przeznaczę na zakup ziemi, bo też będę, mam takie plany, chciałbym takie ekologiczne uprawy zacząć prowadzić. Super. To mnie, tak powiem ci, że od zawsze mnie kręciło to, żeby... zawsze inaczej. Jak miałem 30 lat, stanąłem na wadze i zobaczyłem 103 kilo. No i wtedy pomyślałem, że... Ile masz wzrostu? 174. Okay. Także pomyślałem, że pomiędzy tym, jak miałem 22-23 lata i człowiek ważył około 70 i wiesz, łażenie po górach, totalna sprawność i tak dalej, wiesz, to było jakby oczywiste, to jakoś tak mówię, nie zauważyłem tych 7 lat, kiedy przybyło tak tej masy około 40%, nie? Wagi ogólnie, ale to jest jakby pomijając. Wróciłem trochę, wiesz, jakby do jakiegoś tam biegania, ta waga po kilku miesiącach wróciła do jakiejś normy, od tamtej pory jakoś tak bardziej, wiesz, dbam o siebie, ale zainteresowałem się kwestiami związanymi z zdrowym odżywianiem, nie? Zrozumiałem wtedy, wiesz, tak naprawdę czym jest cukier, chociaż to jest jeden z takich nałogów, który do mnie jak bumerang co jakiś czas wraca i wiesz, jak widzisz sernika czy też jakieś inne dobre ciasto, to ja wiem, że... Dopóki nie spróbuję pierwszej łyżeczki, jestem wolny, nie? Ale jak pojawi się po prostu druga łyżeczka, to jest po prostu wyłączone kilka miesięcy. To jest tak jak z niejedzeniem mięsa. Potrafię nie jeść mięsa przez wiele miesięcy, ale jak tylko odwiedzę Zbyszka i spróbuję jakiejś dobrej dziczyzny, to po prostu znowu na kilka miesięcy mi się to przełącza, ale nie walczę z tym. Słuchaj, no jesteśmy tutaj po to, żeby doświadczać, po to, żeby zdobywać wiedzę na swój temat i tak dalej, ale to mnie jakby totalnie zachęca, żeby zająć się taką... zdrową, ekologiczną żywnością, żeby jakby ty masz misję związaną z wykorzystywaniem tego, co jest, tego, co można, żeby żyć blisko natury, tak? Tak. No, a mi coraz częściej załącza się to, co mi tam gdzieś od środka krzyczy, gdzieś tam wewnątrz mnie, że to jest ten moment, żeby pokazać, że to, czym się zasilamy, jest praktycznie najważniejsze dla naszego funkcjonowania. Ja powiem ci, że mówisz, bo jesteśmy praktycznie, można powiedzieć, że w takich samego wzrostu wręcz. Jeżeli chodzi o kwestię wagi, to ja również przy tym samym praktycznie, można powiedzieć, wzroście dojechałem do 98 i ja wyglądałem troszkę tak śmiesznie, wiesz, o co chodzi, no nie? Ja dopiero później zauważyłem to na zdjęciach, że to było komiczne. Ale to po jakimś czasie widać. Tak, właśnie, to z perspektywy, tak? I powiem ci, no u mnie w moim przypadku Azja mnie wyleczyła bardzo mocno, jak gdyby, z wagi, bo po pierwsze gdzieś tam udało mi się ją skorygować, ale ci powiem, że kilka miesięcy chodzenia po Azji, wiesz, klapki, plaża, spanie w hamaku i po prostu, wiesz, taki pen, chill out, a jednocześnie regularne jedzenie, bo wiesz, jak jesteś w samym wyjeździe, to pilnujesz, że trzeba rano zjeść, później trzeba zjeść obiad, później trzeba jakąś kolację zjeść, tak? A do tego wszystkiego bardzo intensywnie, wiesz, cały czas chodzisz, przemieszczasz się, wiesz, backpacker, grzejesz z tą, wiesz, torbą na plecach i wiesz, i te godziny niedospane gdzieś tam autokar, coś, cały czas coś się dzieje. No powiem ci, fantastyczna sprawa. Ja wróciłem tam gdzieś, ten mój metabolizm rozpędziłem do tego stopnia, że przy wadze tam 75 kilo, powiedzmy, że wracałem jakby z Azji, ale jeszcze wyobraź sobie, że pomimo już wracania z powoli do tych nawyków, gdzieś jeszcze przez miesiąc, dwa miesiące waga cały czas jeszcze cisnęła mi w dół, dojechałem do 72 kilo, czyli to naprawdę było takie, naprawdę powiem ci, że i czułem się fantastycznie jak gdyby, no nie? Czyli ten taki jednak, wiesz... Piku sezonu triatlonowego, ważę około 72 kilo i żona mówi, że wyglądam jak, wiesz, jak śmierć i wiesz, a tak zupełnie poza sezonem, tak jak mówisz, mój organizm też odnalazł taką wagę, między 77 a 79. Ja nie walczę z tym, nie? Wiesz, po prostu... Naturalnie, po prostu jest to dla mnie
tak totalnie naturalne. Wiem, że no teraz mam na przykład, od 2 lat miałem przerwę od takiego amatorskiego sportu. Jakoś mnie to, wiesz, zrobiłem to, co sobie zaplanowałem, jakieś, wiesz, tam zaczynasz, nie wiem, jakieś tam bieganie, no to marzy ci się maraton, nie? A, okay. Wiesz, nabiegasz się tych biegów, tego wszystkiego, no to, wiesz, szukasz innego wyzwania, wiesz, taki umysł u nas tak, kurde, pędzi do przodu, zanim my sobie zadać pytanie, kto nas gna, co to za woźnica w ogóle, wiesz, aha, i tak dalej, nie? Potem bam, triatlon. Patrzysz, widzisz, oglądasz, dobra, to będzie triatlon. No ale zaczynasz uprawiać triatlon, to 1/4, połówka to ci nie wystarcza. Chcesz być Ironem i w ogóle, aha, nie? I właśnie ja tak ukończyłem zawody typu Ironmana i uświadomiłem sobie, że nie jest dla mnie ważne, aha, tak naprawdę, wiesz, czy mam z tego medal, czy ktoś mi bił brawo, czy nie. Fajne, że przełamałem jakby te swoje takie siebie ograniczenia. Prostu, tak? Wiem, że to istnieje. I od tamtej pory na przykład odstawiłem zegarek biegowy. Od bardzo dawna na przykład ja biegam dużo po Puszczy Bukowej, w okolicach Szczecina, nie używam słuchawek. Nie? Dla mnie w ogóle przebywanie w samej, ponoć słyszałem, w samej przyrodzie, mega ważne. Ta, wiesz, bo rozumiem to, że na przykład kiedyś słuchałem. Ja na przykład miałem taki maraton, w Dębnie chyba pamiętam, biegłem, byłem tuż przed egzaminami na uczelni, bo dość późno poszedłem na prawo i miałem egzamin, nie pamiętam chyba z cywilnego, czy skąd, któreś z tych takich miałem, to pamiętam, że tam, wiesz, zgrywaliśmy sobie często wykłady, to miałem, wiesz, przez prawie cały maraton te słuchawki, tam koło 30 kilometra to już mnie tak zirytowało, żeby nie użyć innego słowa. Miałem taką malutką MP3-eczkę, taką kosteczkę kwadratową, po prostu wyrzuciłem, wiesz, w tak, dzieciaki się bawiły, wiesz, gdzieś tam przy rowie, tam kibicowały i tak dalej, nie? Rzuciłem tym dzieciakom, mówię, macie, bo już nie, po prostu nie mogłem, nie? Także to był chyba ten moment, kiedy też zrozumiałem, że, wiesz, w ogóle przyroda, wiesz, te dźwięki, las, szum tego wszystkiego. Ja po prostu, wiesz, no, przyjeżdżając tu pierwszy raz do ciebie, tak, miesiąc temu, ja po prostu, no, poczułem się tutaj, poczułem to miejsce, wiesz? O. Ja tutaj, no, między nami nie ma dystansu, nie? Tak. Ja mówię, no, poznaliśmy się, to ja miałem wrażenie, że my się znamy od lat, nie? Nie ma czegoś takiego, wiesz, proszę pana, albo, wiesz, jakiś taki głupi, niepotrzebny dystans, nie? Po prostu ludzi albo się czuje, to samo jest z miejscem. Jak wiesz, że jesteś w miejscu, które cię interesuje, w miejscu, w którym dobrze się czujesz, z ludźmi, z którymi się w ich towarzystwie dobrze czujesz, no to nie ma lepszego rozwiązania. Ja powiem ci tak, że ja przypominam sobie ten moment, kiedy siadam, wiesz, słuchaj, przy komputerze i zaczynam klecić tego maila do ciebie i to jest tak, że, wiesz, jesteś dla mnie osobą, jestem twoim fanem, wiesz, wielkim, ogromnym fanem, słuchaj, i to jest tak, że ja moje pierwsze kroki, jeżeli chodzi o kwestię generowania sobie tego mojego banku energii, tak, składającego się z takich zwykłych dwóch tam akumulatorów spiętych, gdzie wiedziałem zgodnie z twoimi instrukcjami, jak to zrobić, co, jak podłączyć tutaj, jak dopilnować, zmierzyć, czy one są dobre, czy nie, jak to określić, tak. I piszę do ciebie, czy, no, byłbyś tutaj zainteresowany, żeby zerknąć, zobaczyć, może coś nam doradzić, szukamy kogoś, kto byłby w stanie tą naszą wiedzę, powiedzmy, że wzbogacić, ale jednocześnie, żeby ona bardziej poszła w stronę kumulacji, tak, żeby jeszcze jak gdyby można było tutaj więcej coś z tego wyciągnąć. No i dostaję od ciebie praktycznie, można powiedzieć, tak, dosłownie just like that, wiesz, dostaję odpowiedź zwrotną na następny dzień, że spoko, że wchodzisz w ogóle bezwarunkowo w, jak gdyby w temat i że to cię jak najbardziej interesuje. Tylko chwilę poczekamy, jak się uspokoi kwestia tutaj całego zamieszania. Dokładnie. Znaczy, wiesz, dlaczego tak jest? Na samym początku, jak zajmowałem się, znaczy na samym początku kanału Mr. Akumulator, było tak, że uznałem, że skoro wiedza na temat akumulatorów w internecie w wielu wypadkach niestety jest słabej jakości, łącznie z tym, że moje materiały z początku były słabej jakości, nie wynikały to raczej z tego, że celowo chcieliśmy coś zrobić, zmieniać i tak dalej, tylko po prostu bardziej nieobycie z nagrywaniem, z przekazywaniem tej wiedzy, z takim, wiesz, takimi elementarnymi rzeczami, to często pisałem właśnie do tych mega youtuberów z branży motoryzacyjnej, proponując im, że po prostu bardzo chciałbym pomóc im dostarczyć fajne treści, że nie zależy mi na tym, żebyście promowali Roberta Mazurka, że on jest taki fajny, elegancki, tylko żeby na waszym kanale pojawiały się treści merytoryczne, właściwe, i był oczywiście taki dopis. Jeżeli wspomnicie, że to pan akumulator, Mr. Akumulator wam dostarczył te treści, mówię, ja będę bardzo wdzięczny i tak dalej. I praktycznie nikt mi nie odpisał, a jeden z tych największych mi odpisał z cennikiem. To wiesz, uznałem, że okej, w porządku, akceptuję to. To jest ich życie, to jest ich sprawa, ale jak na przykład do mnie napisał kiedyś Michał, kapitan przyczepa. Tak. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Pozdrawiam cię, Marcin. Powinieneś nazwę zmienić. Tak? No, bardzo dobry. Wiesz, jest
wiesz, jesteśmy zwyczajni, w związku z tym dostaniemy dobry projekt. Nie, bo to rozmawialiśmy o tym przed wstępem. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy zwyczajni, wiesz. Bardzo często ludzie się kreują na jakichś niezwyczajnych, na jakichś fantastycznych. Ja zawsze staram się podkreślać, że to, o czym na kanale Mr. Akumulator pojawia się wiedza, to ona nie jest żadną wiedzą tajemną. To nie są jakieś sekrety, tajemnice, to są tylko i wyłącznie jakieś przemyślenia, jakieś doświadczenia. Teraz na przykład pojawił się młody chłopak, inżynier Tytus. To jest człowiek, który ma naprawdę tak wiedzę niesamowitą, dużą i tak dalej, tylko że jak ja z nim rozmawiam, jak on gada po inżyniersku i sam nagrywa jakieś odcinki, to ja mówię, Tytus, mówię, ale ty musisz mówić tak, jak do mnie mówisz, nie? Czyli do człowieka, który nie ma takiego elementarnego wykształcenia, żeby to ludzie zrozumieli, nie? I postanowiliśmy razem nagrywać i ja po prostu udaję osobę, która jest nie w temacie, po to, żeby go zmuszać do takiego tłumaczenia, żeby był w stanie przełożyć jakby tą swoją wiedzę inżynierską człowiekowi, który nie ma takiego, wiesz, wykształcenia podstawowego, nie? Okej. Wiesz co, i powiem ci, że tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ idąc tą drogą dobrego projektu, tak, czyli tego off-gridu, promowania airtripów, tak, czyli tej naszej całej pasji, którą się, wiesz, jak gdyby gdzieś tutaj zajmujemy, staramy się oczywiście zarażać wszystkich dookoła innych, okazuje się, że poznajemy mega fantastycznych ludzi, no wiesz, jesteś świetnym przykładem na to, ale co warto wspomnieć tutaj, gdzieś za chwilę też będzie jak gdyby okazja, przy okazji kręcenia tutaj innych odcinków, być może one też na pewno się u Ciebie pojawią i u nas na kanale, zapraszamy. Podaję przykład, podnośniki.pl. Tak. Słuchajcie, no trafiam do firmy, która zajmuje się po prostu, no... Ja zobaczyłem wynoszeniem na wyższy poziom po prostu, tak? Ja zobaczyłem u Ciebie na fejsie, jak odpalają ten swój... Sprzęt? Nie, ten swój świecącą reklamę. Po raz pierwszy. To pokazać, super to w ogóle wygląda. No. Bo oni są gdzieś przy obwodnicy, prawda? Tak, właśnie oni się tam przenoszą, są w trakcie przenoszenia się, ale Ci powiem, no to tam naprawdę myślę, że nie byłem jak gdyby w ich nowej siedzibie, ale powiem Ci, zapowiada się naprawdę mega, mega super fajnie. Słuchaj, ale wiesz, to było nieprawdopodobne, słuchaj, bo wiesz, łapię za telefon, dzwonię do jakiejś firmy, tak, i mówię, słuchajcie, i to wiesz, no ile możesz mówić przez telefon? No mówisz 2 minuty, tak, no maksymalnie, jeżeli ktoś tylko ma cierpliwość, żeby Cię słuchać. I mówisz, słuchajcie, no zajmujemy się tym i tym i tym, szukamy firmy, która ma akumulatory trakcyjne, duże, które będzie ściągała ze swoich maszyn, one tak... Do maszyn, które pobierają bardzo dużo prądu, już się mogą nie nadać, ale tak jak dla Ciebie jako magazyn i Ty będziesz sobie z niego bardzo powoli wyciągał prąd, dla Ciebie to idealna sprawa na początek. Ale dokładnie, chodziło mi o kwestię zdobycia doświadczenia, ale jednocześnie, żeby było to możliwe w taki sposób no, przyjazny, czyli z jednej strony, żeby mnie to nie wykańczało nas finansowo, tak? No bo wiadomo, że działamy z racji wspomagania nas, tak? Jesteśmy fundacją i celem fundacji jest propagowanie, robienie swojej roboty, ale musimy też walczyć te środki, żeby mieć. W związku z tym, no i dzwonię do nich, 2 minuty rozmowy, słuchaj, i oni mówią, tak, okej, dobra, ja mówię, to, a oni mówią, okej, spoko. I do nich, trafiając 2 dni później, pytam się, jak to jest możliwe? Ja mówię to, wy mówicie okej, ja mówię to, wy mówicie okej. Ja się pytam was, czy tam, nie wiem, przywieziecie mi te akumulatory. Oni mówią okej. Ja mówię, czy tam ogarniecie, to zrobicie, tamto i tak dalej. Wszystko mówią okej. Ja pytam się, o co chodzi z tym okej. Nie, tak jest. Oni, wiesz, tak jest. A oni mi powiedzieli, ponieważ naszym celem przy okazji robienia tego, co robimy, jest to, żeby mieć też również ten taki cel taki... Nie biznesowy. Dokładnie, żeby robić dobre, fajne rzeczy. Słuchaj, i ja ich obserwuję też stosunkowo od niedawna, ale nie wiem, tam gdzieś wczoraj wchodzę na Instagrama, ja widzę, oni krew oddają. Wiesz, słuchaj, chłopacy lecą, oddają krew. Coś 2 tygodnie temu pompowali dla dziewczynki, która jest chora, żeby zbierać kasę i tak dalej. Wiesz, zobacz, można robić fajne rzeczy przy okazji tego, że prowadzisz biznes, zarabiasz pieniądze. Normalnie, wiesz, jak gdyby pilnujesz tego wszystkiego, co powinieneś pilnować prowadząc ten biznes, ale przy okazji tak fajne rzeczy możesz robić. Marcin, ludzie ogólnie są super. Ludzie ogólnie są fajni. My po prostu niepotrzebnie fokusujemy się na tych kilku osobach, które po prostu psują krew. Sam to wiesz, jak jest z komentarzami pod filmami, nie? 90
8, 5, 6 czy 7% jest fajnych, pozytywnych, ludzie doceniają to, co robisz, a niestety skupiamy się na tych kilku, którzy ci coś tam wypomną, którzy są jakimiś takimi twoimi osobami, twoimi hejterami, czy też nie, jeżeli chociaż no, wątpię, żeby taki bardzo dobry projekt posiadał hejterów. Bo niestety nie mamy. No właśnie, mówię. Śmieję się, mamy, słuchaj, tak mało mamy tych subskrybentów, tak. Wiesz, ale to... na palcach jednej ręki policzyć. Nie, ale masz rację, zgadza się. Ale to ktoś, mówię, coś ogólnie tam ludzie są super, ludzie są fajni i tak dalej. My po prostu, jakby wiesz, niepotrzebnie się skupiamy na tych kilku, którzy są problematorami, którzy generalnie mają problemy raczej z samym sobą. Ta, ale to jest taka pyskówka zwykle, wiesz, bo to często jest takie... Ale i w naturalny sposób trafiasz do ludzi, którzy po prostu no, coś mogą, nie? Oni przygotowali dla ciebie akumulatory. Dla mnie tak naprawdę te panele, to nie jest, Marcin, tak, że ja to jakoś tam odczuję, czy nie. Po prostu dla mnie zakończył się pewien etap. To, że one będą mogły pracować u ciebie, to jest dla mnie mega radocha, bo u mnie stałyby w kącie. One zakończyły u mnie już robotę, nie? Fakt, dokupiliśmy do tego jakiś tam ten nowy regulator, jakiś ten sterownik Bluetootha i tak dalej, ale no mam dobrze prosperujący biznes i tak naprawdę czy te parę złotówek zostanie przesunięte do twojej fundacji, czy będzie u mnie leżało w koncie, niech pracuje u ciebie. Nie? Super, super. Będzie fajna rzecz i to, co ty mówisz, że po prostu ludzie gdzieś tam się fokusują innymi rzeczami, to się pojawia dokładnie w momencie, kiedy przestajesz gonić królika. Ja mimo tego, że nie wiem, gdzieś tam trochę się interesuję tym rozwojem takim osobistym, gdzieś tam czytam sporo książek, oglądam różne wywiady i tak dalej, nie? I wiedziałem, że trzeba przestać gonić króliczka, żeby ten króliczek do ciebie przyszedł. Żeby ciebie gonił. Tak, żeby ciebie gonił. To i tak doprowadziłem sam siebie i tak do takiego momentu, że człowiek zapomniał o Bożym świecie, najważniejszy był ten wynik finansowy, żeby była ta sprzedaż, to, tamto, siamto, ale gdzieś tam się, wiesz, z każdym rokiem rodziło to, że chyba nie o to chodzi, nie? Ta kasa, gonisz ją, a ona się nie pojawia taka, jaką byś chciał, nie? Tak już trywializując, ani prywatnej wyspy, ani odrzutowca, ani miliarda dolarów na koncie i tak dalej, nie? Ale odkrywasz, że zaczyna cię cieszyć, nie wiem, bieganie, że zaczyna cię mega cieszyć, nie wiem, tak jak ja zawsze intensywnie lubiłem spędzać wypoczynek. Z kolei moja żona i córa to raczej wolały, wiesz, położyć się na plaży i wypoczywać, nie? I tam chyba 8 lat temu pierwszy raz pojechaliśmy do Chorwacji na taki leniwy wypoczynek. No i powiem ci, że to jest to. W ogóle ja, tak, że odkryłeś. Ja odkryłem to, że wcale nie muszę chodzić, oglądać tych ruin i odkryłem, że ja w ogóle nie lubię tego, nie? Tak naprawdę, wiesz, oglądanie, ja wolę właśnie ten taki totalny chill, że masz ochotę wstać przed wschodem słońca, pójść, pobiegać, później, wiesz, taki, wiesz, ugrzany od tego biegania i tak dalej, wejść w ubraniu, we wszystkim, w butach, potem wodę wychłodzić się i tak dalej, później zjeść wspólnie śniadanie, wyjść na plażę i tak dalej, że to jest to. I wiele lat mi zajęło przestać gonić króliczka i ja przez długo tak się zastanawiałem, ty, dlaczego tak jest, że z chwilą, kiedy wiesz, jakby nie gonisz za tym, to się pojawia, bo teraz tak naprawdę praktycznie nie zaglądam do wyników finansowych firmy. W ogóle wiem, że moim celem jest starać się być jak najlepszym. Wiem, jakie błędy popełniamy, wiem, że nie jesteśmy fantastyczni, jeżeli chodzi o sprzedaż akumulatorów w Szczecinie. Wiem, widzę świadomość, mam świadomość wszystkiego, nie? Ale staram się te rzeczy, które da radę poprawić, poprawiać, nie? Gdzieś, wiesz, poobdzierany był, wiesz, po 2 czy po 3 latach odmalowania, to tu uderzony, to tam sklep, to tamto, siamto. Dobra, zróbmy jakieś zmiany, poprawmy to. Na przykład Tytus nam zwrócił super uwagę, że w bardzo łatwy sposób możemy pomagać diagnozować ludziom instalację elektryczną. Dobra, uczymy się tego. I tak wiesz, powoli każdą rzecz poprawisz jedną, przyjdzie drugą, której nie umiesz, drugiej, nauczysz się trzecią, czwartą i tak dalej. I z chwilą, kiedy wiesz, jakby zmieniasz percepcję, nie, że nie interesuje cię jakby wynik finansowy tego, co robisz, a żeby to, co robisz, robić dobrze, bardzo dobrze albo jeszcze lepiej, to tak naprawdę z tyłu pleców ktoś cię tam puka, cześć, to ja jestem ten ekwiwalent tej twojej dobrej pracy. Nie? I wcale się nie okazuje, że żeby, bo młodzież też, powiem ci szczerze, tak widzę sam po sobie, jest bardzo nakręcona takimi filmami, wiesz, wideo, materiałami z YouTube'a czy skądkolwiek, nie, że sukces to jest tak, jak masz Ferrari w tym, w garażu, piękny dom, dziewczynę z odpowiednimi parametrami, czy też chłopaka, jeżeli chodzi o dziewczynę, czy też chłopaka, jeżeli chodzi o dziewczynę i taka gonitwa do tego, wiesz,
do tych materialnych rzeczy, to jest coś, co jest w ogóle totalną bzdurą, bo okazuje się, że żeby fajnie żyć, to ci potrzeba z grubsza na czynsz, na to, żeby mieć w miarę przyzwoite jedzenie, żeby co jakiś czas gdzieś sobie pojechać i to wcale nie jest kwota $1,000,000 miesięcznie. Może się okazać, że jak we dwoje pracujecie, jak razem zarobicie 8 czy może 10 tysięcy, a może 6 tysięcy w mniejszej miejscowości, to może nawet 5 tysięcy, można sobie super żyć, bo fantastyczny może być wyjazd z całą rodziną na rowery do lasu na cały dzień, wiesz, zapakować koszyk, może drugiego koszyka psa, czy coś w tym rodzaju, bo teraz, wiesz, te psy są takie miniaturkowe, domowe i tak dalej, że moment, kiedy przestawiasz się z tego myślenia w kategoriach materialnych na myślenie bardziej duchowe, to może źle brzmi, ale na takie, wiesz, jakby skupienie się bardziej na takich rzeczach, no... Tu i teraz. Tu i teraz, bo kolejny iPhone, kolejny, nie wiem, fajny, to jest jak z samochodem, nie? Jeździmy tak naprawdę głównie po mieście albo na krótkich dystansach, nie? I tak samo nas przewiezie Merc za pół bomby, jak i, nie wiem, Peugeot za 50 tysięcy, czy cokolwiek, nie? To tak strzelam. Oczywiście nie mam nic przeciwko tym ludziom, których stać na Merca i go po prostu kupują, bo lubią luksus, lubią bezpieczeństwo i tak dalej. To taka naturalna sprawa, ale materia to jest fajna sprawa, trzeba jej mieć jest na tyle, żeby powiedzmy no, nie brakło ci na chleb, na jakieś takie normalne rzeczy, ale z chwilą, kiedy ją stawiasz jako numer jeden, to zapominasz o najważniejszej rzeczy, po co tu jesteśmy. Jesteśmy tutaj po to, żeby się rozwijać jako ludzie, żeby doświadczać. Takie, wiesz, no, spotykamy się, nie znamy się tak naprawdę, no, mieliśmy okazję. To jest taka fuzja. To jest w ogóle coś totalnie niesamowitego, nie? Bo no, jakoś tak, no, ciężko to wytłumaczyć, ale no, jest coś takiego, jest takie fajne połączenie, super miejsce, siedzimy sobie tutaj, jeszcze 2 lata temu bym leciał do telefonu, bo kurde, już mi 3 czy 4 raz dzwonił telefon, kurde, może tam ktoś coś chciał zamówić, a ja nie będę mógł odebrać, po prostu no, jak nie mogę, to nie mogę, nie? No tak, możemy żyć po prostu. Ja powiem ci właśnie, to jest właśnie coś takiego niesamowitego, że ja w ogóle muszę wam tutaj powiedzieć, że ja zadzwoniłem, napisałem, później się dzwoniliśmy odnośnie prośby o pomoc i tak dalej. Okazuje się, że jest tutaj przyjechał do nas darczyńca z tego względu, że zaopatrzył nas w panele fotowoltaiczne. Dodatkowo dostajemy tutaj regulator ładowania napięcia, dostajemy rzeczy, które tak naprawdę, no, wiesz, no, dla nas są bardzo istotne, mega fajne, możemy, wiesz, posiąść kolejny stopień wtajemniczenia wiedzy, możemy się tym pobawić, jednocześnie będziemy się z wami dzielili tą wiedzą, tak, bo chcielibyśmy to replikować, tak, chcielibyśmy, żeby też inni gdzieś tam odnajdywali w tym wszystkim możliwość dla siebie, powiedzmy, tak. Czy to są mniejsze, małe działki, gdzie ludzie, powiedzmy, chcą mieć ten swój prąd, a niekoniecznie chcą ciągnąć tam tą linię wysokiego napięcia, żeby tam im podciągali tam specjalnie przewody i w ogóle, to będzie można replikować, naśladować to, co my robimy. A jednocześnie, dodatkowo, razem zajmiemy się tematem związanym z tymi bankami energii, bo no niewątpliwie, wiesz, no jesteście, no nie ma się co oszukiwać, słuchaj, ja myślę, że twój kanał to jest numer jeden w ogóle w Polsce, jeżeli chodzi o kwestie w ogóle poruszania tematów związanych z akumulatorami, z magazynowaniem tej energii, jak je sprawdzać, jak je ładować, jak sprawdzać tam gęstości i tak dalej, czym ładować, ile godzin ładować, tak? Wiesz, jak to ładować? Wiesz, co jest najfajniejsze w tym wszystkim, że to czy to jest numer jeden, czy wiesz, czy tam 5, 10, to jest jakby zupełnie nieistotne. Jedyną taką rzeczą, którą dla mnie jest teraz maksymalnie namacalna, to jest to, że bardzo dużo ludzi, którzy do tej pory nie robili tego, zaczynają się dzielić swoją wiedzą na YouTubie, prowadzą na YouTubie informacje. Stworzyłem chłopakom na fejsie taką grupę, Forum Pasjonatów, Prostowników i Akumulatorów. Aha. Tam jest teraz może, nie wiem, 1600, 1700 ludzi, którzy uczestniczy w tej grupie. Słuchaj, prawie każdy z nich, który się mocno udziela, ma sporo większą wiedzę niż ja na ten temat. Po prostu chłopcy dostali jedynie arenę, na której mogą w końcu podzielić się tym, co wiedzą. Takich ludzi, którzy mieli o wiele większą wiedzę w tych tematach, po prostu no, nie było kogoś, kto by to po prostu zaczął, nakręcił. Dużo ludzi zobaczyli. Słuchaj, teraz pączkują wręcz tematy takie jak kanały o tym, jak ładować, jak coś tam i tak dalej. I to są wszyscy chłopaki, których znam po prostu z tych wpisów pod tymi filmami i tak dalej. I uwierz mi, że mnie to mega cieszy. Żadnego z nich nie traktuję na zasadzie, o kurczę, mam konkurencję czy coś i tak dalej. Co ja ich wręcz zapraszam na mój kanał, ja im chcę pomóc, niech oni się pokażą i tak dalej, bo im będzie więcej ludzi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, tym lepiej. Ja naprawdę nie wierzę w to, że ja jestem sam w stanie zrobić wszystko, bo nie jestem w stanie. Prowadzę normalnie firmę, mam rodzinę, chcę mieć też czas dla siebie i tak dalej. Ja mogę przygotować jeden, może 2 filmy w tygodniu, ale bardziej jeden na 2 tygodnie. To
też jakby teraz mam takie, chciałbym trochę cofnąć się, tak wiesz, zatrzymać się i po prostu robić tak jak na samym początku kanału, bo był taki moment, że na samym początku to było takie, wiesz, totalnie fajne, radosne, nie? Po prostu przychodziłeś do pracy i wow, to jest fajny temat, jedziemy z tym, kręcimy, robimy, tak, nie? A później to się zrobiło tak, że dużo ludzi było, człowiek wpadł w ten taki pęd, że trzeba coś dla nich robić, trzeba i ucierpiała na tym trochę jakość tego, mimo tego, że wiesz, jakby ta ilość subskrypcji, to wszystko rosło i tak dalej, to powiem ci, że też pojawiły się jakby takie brak tej takiej frajdy w robieniu tego wszystkiego. Ale, czyli okazało się, że gdzieś nam nagle pojawiła się ta walka o subskrybenta, o komentarze, o ogląda, o zasięgi i tak dalej. I to zabiło tą taką frajdę. Tak, to zabiło frajdę i wiesz, też pojawiło się jakby taki motyw, że mi nie zależało tak naprawdę na kasie z YouTube'a, a były takie tarcia, nie, że po prostu no, to ma dawać pieniądze, to ma dawać subów i tak dalej, i tak dalej. Ja może tak w każdym filmie wspominam, że zostaw lajka, jeżeli kanał ci się podoba, subskrybuj i tak dalej. To nam podpowiedział Kuba, taka osoba, która nam pomaga przy pozycjonowaniu, przy tego typu sprawach. Generalnie, no okej, jest taki tekst, po prostu no, jeżeli nie poprosisz, nie dostaniesz, okej, no, uważam, że warto poprosić i tak dalej. No, pewnie, ale powiem ci tak, czy ten kanał będzie miał 3000, 30 tysięcy, 300 tysięcy, czy 3 miliony, ja już się nie zmienię w tym temacie. Chodzi o tą frajdę. Jakby nie cofniesz się do tego... Nie cofnę się już na pewno do tego momentu. Aha. Bez względu na to, czy ja do tego kanału dzisiaj dokładam 2, 3, 4 czy 5 tysięcy, dla mnie to już nie ma znaczenia. Ja nawet jestem chyba teraz bliski takiego czegoś, że prawdopodobnie przestanę załączać reklamy na filmach. Jestem mega bliski po prostu podjęciu takiej decyzji, chociaż z drugiej strony, jak jest słaby miesiąc i wpłynie nawet z tego około ten 1000 zł, bo tak na takim etapie po prostu jesteśmy, że jak jest słaby miesiąc, jeżeli chodzi o oglądalność, o odsłony i tak dalej, to jest nawet wczoraj czy przedwczoraj wpłynęła kasa z YouTube'a, nie pamiętam, jest 1071 czy jakaś taka kwota, nie? To nie są żadne powalające pieniądze, tak naprawdę takie, które, nie wiem, można by sobie wyspę czy coś za to kupić. Ale z drugiej strony pozwala to opłacić jakiś tam serwer, jakieś tam takie rzeczy i tak dalej. Okay. Też oglądam różne treści, na wielu z nich nawet celowo oglądam reklamy, bo wiem, że twórcy z tego mają jakieś tam korzyści, jak ty oglądniesz całą tą reklamę i tak dalej, i tak dalej. Chociaż przełączam się najprawdopodobniej wtedy na trochę inne okno, bo wiele rzeczy czasami robię, oprócz tego, że oglądam, to jeszcze tam w swojej własnej firmie głównie zajmuję się kwestiami zakupów, zamówień, księgowości i tak dalej. To tej roboty zawsze jest takiej zdalnej sporo. To dla mnie tak naprawdę nie jest istotne, czy mi to daje kasę, czy mi tak jak ci powiedziałem, dla mnie to już nie jest istotne. Ja jestem, wydaje mi się, że jestem już na tym momencie, że nagrywam... Czujesz uwolnienie się od tego króliczka, tak? Czuję, od króliczka finansowo uwolniłem się już bardzo dawno, około 2-3 lat. Tak naprawdę przestaję patrzeć na to na zasadzie takiej, że celem jest kasa. Przestałem sobie odmawiać rzeczy, bo wiesz... Nauczyłem się rozróżniać rzeczy w życiu swoim na zasadzie potrzeba, realna potrzeba posiadania czegoś i pragnienie posiadania czegoś. Nie? Potrzebą jest mieć czystą wodę, dach nad głową, pieniądze na to, żeby kupić sobie żywność dobrą. Potrzebą może być, nie wiem, przyzwoity telefon, bo używamy telefonów do nagrywania i tak dalej. Wcale nie musi być, nie wiem, jabłuszko za 4 czy za 5 tysięcy. Może być, nie wiem, za 1000 zł dobrej klasy Samsung na przykład, bo całkiem bez reklamy oczywiście, nie? Że często jakby te telefony są równie dobrze. A pragnienia to jest, nie wiem, no... Przynajmniej ja to tak interpretuję, rzeczy, które mi nie są w ogóle tak naprawdę potrzebne, nie wnoszą wiele, poza tym, że no, można się, nie wiem, pokazać, czy zrealizować sobie jakieś tam, wiesz, ultra rzeczy. Nie wiem, kiedyś marzyłem o tym, żeby łazić po 8000. Byłem tak zafazowany, wiesz, w ogóle na ten, na góry i tak dalej. Nie, ja wiedziałem, że ja to chcę być kukuczka 2, ja i w ogóle, i wszystko to były góry i tak dalej, nie? Ale odkryłem, że tak naprawdę takie pójście z rodziną na taki spokojny spacer, choćby po Pieninach, gdzieś gdzie nawet 1000 nie zobaczysz, bo trzy korony to jest chyba 992 metry czy jakoś tak, nie? To jest mega przyjemna sprawa, nie? I właśnie rozróżniam, po prostu wiesz, staram się nie pragnąć rzeczy, które mi nie są potrzebne, a realizować tylko i wyłącznie swoje potrzeby. Wygodne buty do biegania. Wiesz, można kupić buty, klapki i tak dalej za 20-30 zł, ale na przykład, wiesz, no, mam dość wrażliwe pięty i znalazłem, powiedzmy, jakiś tam jeden model butów, który niestety kosztuje około 400-500, ale sobie nie żałuję, bo wiem, że to jest dla mnie ważne, nie? I to jest na przykład, nie traktuję tego jako pragnienie, tylko jako potrzebę. Zauważyłem, że ci ludzie, którzy
którzy mówią, okej, dobra, spoko, nie ma problemu, tam pomagamy, ale ja pytam, słuchajcie, co mogę dla was zrobić? Oni mówią nic. Rozumiesz? Że ci ludzie, którzy naprawdę, wiesz, chcą pomóc, to oni nie robią przy tym stole deala. Tylko oni mówią, słuchaj, masz, a co? Ja nic, nie. Ja mówię, ale może jednak, oni nie ma problemu. No chyba, że coś tam chcesz przykładowo. I wiesz, i wtedy takie widzę, że to jest takie, wiesz, jak gdyby chęć znalezienia jakiegoś powodu, który być może może mi sprawić przyjemność, że jak go będę realizował, to przy okazji tam coś będzie zrobione, zrealizowane. I to jest ciekawe, że w momencie, kiedy ktoś najprawdopodobniej przekracza tą taką granicę, w której chce uczestniczyć w jakimś projekcie, tak jak w projekcie wsparcia, choćby nawet fundacji, tak? To kiedy on przekracza tą granicę, że on nie potrzebuje tego zwrotu jakiegoś, tak? To być może to jest właśnie ta grupa, która zrozumiała, że ten króliczek to jest luz, to nie chce tam biega. Tak, on i tak przybiegł. Tak. Prędzej czy później. Ale to jest zupełnie, wiesz, poświęcamy czas, który tak naprawdę jest chyba jednym z zasobów, które jest najmniej odnawialny, chyba czas, bo o tyle, o ile wiesz, wiatr będzie wiał, słońce będzie świeciło, energię możemy wytworzyć i tak dalej, czas jest tym zasobem, ale spokojnie, nie? Powiem ci, że pod tym kątem jest blisko do buddystów, kończy się jedna runda, wchodzimy w następną, leveli w tej grze jest wiele. To jest niesamowite, bo ja z racji jak gdyby tutaj zafascynowania Azją i tak dalej, także miałem okazję gdzieś tam ileś tam razy jak gdyby być w tamtej części świata i powiem ci tak, że Europa to jest czas taki linearny, wiesz, słuchaj, tu startuje, tutaj jest tam godzina, dwie, trzy, pięć tam i leci. Natomiast u nich czas wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ on jest jakbyś zegar, po pierwsze, że się kręci dookoła, ale po drugie się nakłada. Czyli było wczoraj, jest jutro, będzie pojutrze, po pojutrze i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten czas, on jutro się też wydarzy, pojutrze i tak dalej. Oni mają właśnie ten taki uciekający czas, który już nie wróci, ten typowy taki deadline, o którym się mówi, tak? Nie zrobisz tego do tej godziny, u nich tego nie ma. I to jest, wiesz, to jest takie właśnie ciekawe nawiązanie do tego czasu, bo wszyscy wiemy, oni też oczywiście to wiedzą, tak? Że mamy określoną ilość tam dni, tygodni, miesięcy, lat, życia, tak? Plus minus, możemy się tam pomylić o ileś, x, tak? Natomiast tak wiemy, że on sobie ucieka, tylko że oni spoglądają na niego, że on się, wiesz, w jakiś sposób nakłada. I może dlatego też nie czują takiej presji tego, bo on się powtórzy. Za często wracamy do przeszłości jako ludzie, za często rozpamiętujemy rzeczy, na których już nie mamy wpływu. Za często wybiegamy zbyt daleko do przodu, planujemy rzeczy, a jutro może nas nie być. Słuchaj, jak ściągaliśmy tą instalację dla ciebie od nas z dachu, tam miałem na rolkach, wygrzmociłem za przeproszeniem ostatnio i na rowerze. I jakoś tak, wiesz, prawą ręką się hamowałem i wybiłem sobie w końcu tutaj tego palucha, nie? Powiedzmy, jest w porządku już teraz, ale tam jeszcze po prostu jest to słabo. I te cztery moduły fotowoltaiczne razem z tą ramą leżały na takich sześciu półpaletach. No ja tam pierwszą półpaletę zrzuciłem z dachu, nie? I ona po prostu się rozbiła i mówię do chłopaka, który tam u mnie pracuje, do Wadiego, mówię, Wadim, podejdź, mówię, to ja ci będę podawał te półpalety, żeby się nie porozbijały. I jak mu to podawałem, po prostu ten palec mi się po prostu wymsnął, nie? I zdążyłem tylko krzyknąć, że coś leci, nie? Te półpalety, no, odruchy mieli fantastyczne, chłopaki od razu głowę zakryli się, tak rozbiegli i ta paleta spadła między nich, nie? O kurde, powiem ci, że tak, to był taki mega jakby ciężki temat, ale wracając jakby... I przez chwilę się zawiesiłeś, domyślam, zawiesiłem, tak? Się, tak, ale wracając jakby do tego wybiegania w przyszłość i tak dalej, to takie najciekawsze jest właśnie to takie buddystyczne podejście tu i teraz, nie? Że tu i teraz to tak naprawdę ma wpływ na to, co się wydarzy później. Nie wybieganie zbyt daleko tutaj do przodu, bo wiesz, wypadnięta paleta to dla tego chłopaka, który mógł planować wyjazd na urlop do rodziny na Ukrainę, to mógł być ostatnim jakby dniem, nie? I po co tu planować coś, co się wydarzy, wiesz, za miesiąc, za dwa? Rozumiem, że takie, wiesz, ogólne planowanie, projektowanie sobie jakichś tam takich rzeczy, że wiadomo, że no, dobrze byłoby mieć coś w lodówce na jutro, nie? Tak, że jak otworzysz tą lodówkę, to żebyś tam miał te rzeczy, które tam lubisz bardziej lub mniej i tak dalej, nie? To jest spoko, nie? Ale powiem ci, że też nauczyłem się nie wybiegać zbyt daleko w przyszłość, a byłem pod tym względem straszny, bo mocno rozpamiętywałem rzeczy z przeszłości, człowiek się tak jakby odnosił do rzeczy, na których już nie miał żadnego wpływu, tak, często wybiegałem totalnie w przyszłość, nie? Zamartwianie się, planował, marzył i tak dalej. Nie? A od bardzo dawna to nie jest proces, który da się, przynajmniej mi się nie udało tego zrobić od tak, że od dzisiaj tylko myślę tu i teraz i w ogóle i tak dalej, nie? Nie ma czegoś takiego, bo zawsze ten umysł gdzieś tam nas ciągnie trochę do tyłu, trochę do przodu i tak dalej, ale powoli
powoli, powoli da się z tym, wiesz, jakby tam ogarniać, nie? Mi dużo medytacja pomaga, bo od kilku miesięcy poświęcam, wiesz, co rano 15-30 minut. Zresztą na jogę pewnie wrócę. Kiedyś łaziłem, ale ten... rozciągam się bardzo dużo, wiesz, tam wykorzystuję wszelkiego rodzaju te sztuczki nauczone z jogi i tak dalej, żeby po prostu po treningu czy po czymś się fajnie porozciągać i tak dalej, ale powiem ci, że wsiąkłem w temat jakby takiej medytacji, powiem ci, że na przykład zdarzyło mi się w ciągu ostatnich kilku miesięcy chyba tylko jeden dzień, kiedy nie miałem tego, brakowało tego czegoś, tej chwili, tego spokoju, tego zatrzymania się, nie? I na samym początku, wiesz, gdzieś tam liczyłem te oddechy, to wszystko i tak dalej, nie? Ale tak odkryłem, że wiesz, jakby fokusuję się na tym oddechu i nie odczuwam tej radości, nie? A teraz po prostu nastawiam sobie zegarek, znaczy w telefonie budzik na 15 lub na 30 minut i po prostu staram się faktycznie nie myśleć o niczym, nie? A nawet jak mi się przesuwają jakieś te myśli, nie? No to tak, wiesz, pozwalać im tak płynąć, wiesz, nie zaczepiać się ich i tak dalej. I to było właśnie coś, co mi mega pomaga, żeby być tu i teraz. Tak, tu i teraz. Tak jak teraz jestem z tobą, rozmawiamy sobie o rzeczach. Nie myślę o niczym innym. Jechałem ze Zbyszkiem tutaj do ciebie. Rozmawialiśmy o tych rzeczach, które nas jakby interesują w tej chwili, nie? Nie sięgaliśmy o tym, o pierdołach, co było. Raczej żeśmy podziwiali miejscowości, które opowiadałem mu właśnie trochę o twoim projekcie i tak dalej, super, czego się może spodziewać, super, i tak dalej, nie? I powiem ci, że właśnie takie życie dokładnie w tej chwili, dokładnie w tym momencie, to jest coś, co daje mi ogromną frajdę i nawet jak dzieją się rzeczy niezbyt przyjemne, w ostatnich tygodniach miałem kilka takich, wiesz, jakby sytuacji życiowych, które mnie po prostu, gdyby to było z 2-3 lata temu, by mnie bardzo mocno wyprowadziły, wiesz, gdzieś tam zrównowali, pewnie bym to ciężko przeżywał i tak dalej. Teraz jest mi bardzo jakby lekko w tej całej sytuacji, bo wiem, że no, po pierwsze to już się wydarzyło. Nie przykładam wartości do tego typu spraw. Najważniejsze jest dla mnie, wiesz, to co jest tu i teraz. Cieszę się, wiesz, jak moja córa teraz przychodzi do pracy pomagać mnie, wiesz, ma 17 lat i tak błyskawicznie opanowała, wiesz, program ten nasz, który służy do sprzedaży, program do wysyłek, ugarnie, do takich spraw, wiesz. Ugarnie. Zresztą jako słabej klasy ojciec, bo faktycznie ten czas, kiedy dziecko nas potrzebuje, nie, jest małe, rośnie, dorasta i tak dalej, jak goniłem króliczka, nie? I z chwilą, kiedy się zorientowałem, że mam fajną, fantastyczną córę, no to ona już miała, wiesz, 15-16 lat, nie? Okay. Złapanie tej relacji później jest trudniejsze, ale nie jest niemożliwe. Okay. Warto jakby, wiesz, to robić, próbować i tak jeśli, dalej. Jeśli nie złapałbyś tego, to za 2 lata byś powiedział, jak miała 17 lat, to mogłem to i tamto i tak dalej, a dzisiaj ona ma 17 lat. Dzisiaj ma 17 lat. Trzeba, nie wolno się poddawać, trzeba za wszelką cenę próbować i tak dalej, ale też jeżeli coś ci nie leży i nie pasuje, nie warto tkwić w chorych relacjach, bo branie sobie, wiesz, jakby cudzych problemów na głowę, przejmowaniem się rzeczy, na których nie masz wpływu i tak dalej, to też jest zupełnie bez sensu, nie? No ja nie mam wpływu tak naprawdę zbyt dużego na to, czy coś potrzebujesz, tam robisz? Ja nie mam dużego wpływu na, nie wiem, emisję spalin przez samoloty, nie? No, mogę nie latać, ale jak ja nie wsiądę do tego samolotu, to on i tak poleci i no tak, tak swoje tak, wyemituje tak, i tak, tak dalej, tak. Ale mogę na przykład w niedzielę nie jeździć samochodem, mogę pojechać do lasu rowerem i tak dalej, nie? Są rzeczy takie małe, drobne, na które masz wpływ, na które nie masz wpływu. No, tak jak przeprowadzka na wieś, to jest coś, co mnie teraz tak totalnie rajcuje, słuchaj. Jestem na takim etapie właśnie, że prawdopodobnie zarobić będę mieszkał u siebie na wsi i no wprost nie mogę się doczekać, tak. Super. Ja powiem ci w ogóle tak, ja strasznie się cieszę, oczywiście jestem pełen nadziei odnośnie tego, że pewnie będzie okazja może jeszcze nie raz się tutaj widzieć, spotykać i rozmawiać i dzielić tutaj z naszymi widzami różnymi przemyśleniami. Jednocześnie też również nie mogę doczekać się to, co tutaj za chwilę będzie się działo, tak, z tego względu, że jak gdyby po to się spotkaliśmy, żebyśmy mogli coś tutaj robić, konstruować. Na twoim kanale nie bez kozery jest wpisane eksperymentowanie, tak? Jest to jednym z takich twoich najważniejszych celów. Najważniejszych, tak? Bo ja nie jestem ekspertem w tematach akumulatorowych. Ja nie mam wykształcenia w tym temacie, wiesz, nie uczyłem się nigdy. Wszystko, co przekazuję na tym kanale, to jest to, co jakby sam widzę, sam doświadczam i tak dalej, ale eksperymentuję, ale mi się podobają testy konsumenckie, wiesz, to jest coś, co ludzie mówią, a nie powinno się tak badać, ani tak, ani śmak, nie? Ale jeżeli ty byś postawił przed sobą szklanki z 10 różnymi rodzajami wód mineralnych, czy napojów, nie wiem, pomarańczowych, czy jakichkolwiek byś chciał napić, no to któryś będzie ci albo spakował lepiej, albo mniej i tak dalej, nie? I to jest właśnie test konsumencki. Ja się dokładnie tym zajmuję. Biorę alfabata, podłączam pod akumulatory, ten się rozładowuje dłużej, ten krócej, ten tak, ten śmak. A ty tylko mówisz, tu jest, słuchaj, no nie ma takiej fizycznej możliwości, że jeżeli coś się rozładowuje, nie wiem, 2 godziny, a coś 1,5 godziny, to że to 1,5 godziny będzie lepsze od 2 godzin, nie? Bo, no, podstawowa matematyka. No tak. Ja powiem tak.
bardzo dziękuję Ci, że zechciałeś tutaj poświęcić swój czas, żeby usiąść z nami, porozmawiać i spotkać się z naszymi widzami. W ogóle powiem tak, ja chciałbym bardzo gorąco i serdecznie tutaj podziękować Tobie za przybycie, w ogóle za to obdarowanie nas w ogóle takimi mega super ekstra prezentami. Jak gdyby bardzo, bardzo Ci dziękuję. Chciałbym tutaj nadmienić i wspomnieć, jest taka firma, wiesz, która pojawiła się u nas, ja trafiłem do niej, firma z Bydgoszczy, Maximet. Oni zajmują się śruby, wkręty, takie różnego rodzaju sprzęt. I wyobraź sobie, że właśnie to jest taka firma, o której chciałem powiedzieć, ponieważ oni byli pierwszą firmą, która nas wsparła, wiesz, coś po prostu, wiesz, powiedzieli, okej, dobra, spoko, ja mówię, to coś by się nam przydało i tak dalej, bo trochę czy śruby, wkręty, jakieś gwoździe by się nam przydały, tego, no nie mamy kasy, a to jakby ten, powiedzieli, okej, spoko, nie ma sprawy, dalej. I powiem Ci, to jest dla mnie takie bardzo... Budujące, ale wiesz co, takie wyzwalające tą taką potrzebę, żeby robić to, co robisz lepiej, ponieważ ktoś Tobie zaufał, jakby, tak? Powierzył Tobie coś, co przecież no, mógłby wiesz, zmaterializować w różny sposób. Wiesz, to też nie jest tak, że personalnie to, co się wydarzyło tutaj u Ciebie, to jest kwestia moja, nie? Aha. Tak naprawdę uczciwym trzeba powiedzieć, że był Andrzej kiedyś ze mną, który współtworzył ten kanał, pomagał mi go realizować i jakby Andrzej zajął się pierwszym etapem tego całego projektu, nie? To Wy żeście rozmawiali na samym początku, ja tylko odczytałem maila, dałem zielone światło na to, tak, robimy, pomagamy i tak dalej. Ten kontakt był tutaj, to był jego pomysł tak naprawdę, żebyście zaczęli od, czy żebyśmy zaczęli ogólnie od używanego sprzętu, od tego, to, że wiesz, mi jako osobie, która jest właścicielem firmy jest łatwo dać, nie? Bo ja na to patrzę bardzo zero-jedynkowo. Nie zapłaciłem bardzo dużych pieniędzy za te panele, za te urządzenia i tak dalej. To są takie w ramach moich budżetów, można powiedzieć, że to są rzeczy, które mieszczą tak jak Ci powiedziałem, że czy bardziej by mnie to bolało, gdyby to leżało teraz w firmie i nie pracowało, a ogromną radość mi sprawi to, że to będzie u Ciebie pracowało i że jak na przykład za jakiś czas będę tędy przyjeżdżał z rodziną i tak dalej, to że zaglądniemy tutaj do Ciebie, że będziemy mogli wieczorem mieć, nie wiem, światło, czy moja córa, która uwielbia swój telefon z takim dziwnym znaczkiem, będzie mogła się podłączyć, podładować sobie i tak dalej z tych paneli, że po prostu młode osoby, które tutaj do Ciebie przyjadą, zobaczą, że wow, przecież to jest tylko kawałek szkła podłączony dwoma kablami do akumulatora i idzie jeszcze przez taką skrzyneczkę, na której wyraźnie jest napisane, gdzie który kabelek trzeba podpiąć. Przecież to jest łatwe, nie? To jest tak jak Tytus, będzie taki odcinek na kanale Mister Akumulator za niedługo o prawie OMA. Ja to jak czytałem to prawo OMA, to myślę, czy to jest, jak się do tego zabrać. Ale jak mi tłumaczył to inżynier, tak jak takiemu dziecku małemu i tak dalej, bo ja go zawsze o to proszę, nie? Tłumacz to jak sześciolatkowi, nie? Tak, żebym po prostu ja to ogarnął. To ty, no, ja dzisiaj Zbyszkowi po drodze wytłumaczyłem prawo OMA i Zbyszek mówi, wow, no faktycznie, no to tak by się zgadzało nawet, nie? I wiesz, i to o to chodzi. Także wy robicie kawał fajnej, fantastycznej roboty. Im więcej ludzi nauczy się żyć poza siecią, poza zasięgiem telefonu, poza tym, że jak odkręcą kran, to woda nie leci, nie, wodę trzeba sobie nazbierać, tak jak tutaj u Ciebie i tak dalej. Także wiesz, no to jest kawał fajnej roboty, a poza tym, słuchaj, no na pewno nas czekają jakieś przeróżne rewolucje, to już wirus pokazał, że może zatrzymać świat. Po pierwsze zatrzymać świat, a po drugie ci, którzy potrafią żyć blisko natury, ci, którzy potrafią coś hodować, coś uprawiać, pozyskiwać energię w sposób taki swobodny i tak dalej, ci ludzie będą na pewno bardziej wolni, bardziej niezależni i tak dalej. I Twoja misja właśnie życia takiego w zgodzie z naturą, wykorzystywania wiesz, w ogóle tej całej energii, którą można skumulować, tak jak pokazywałeś mi ostatnio, gdzie byłem, że ta ściana może nagromadzić tyle cieplnej energii, potem ją oddawać i oddawać, wow, albo jak pokazywałeś mi swoją tą chłodziarkę i tak dalej, nie, no słuchaj, no kurczę, no zero-jedynkowo, no beczka zakopana w ziemi, nie? Z wodą na jakąś określoną głębokość. Szok. No przecież to ani, przepraszam Marcinie, ani nie odkryłeś żadnego cudu, nie? Tak. Nasi dziadkowie budowali ziemianki, tak? Wykorzystywali te różnice temperatur, które się gdzieś tam w ziemi kryją i tyle, nie? Tutaj pokazywałeś ostatnio budowę tej studni i tak dalej, no to jest coś, co 200 lat temu taką umiejętność posiadał każdy przeciętny człowiek, nie? Tak. A my dzisiaj wiemy, że w domu przyciskasz pyk, jak masz opłacony rachunek, to jest energia elektryczna, nie? Jak odcinają energię elektryczną, nagle się okazuje, że nie ma w domu tego, nie ma tego, nie ma tamtego i pal pies tak tym tak wszystkim, dalej, byle Wi-Fi było, nie? Tak, tak. Tam, gdzie Wi-Fi, tam dom.
tak, tak. Mówią. Nie, nie, wiesz, akurat nie miałem też taki, może nie tyle, że problem, ale wiesz, no, my też się wkręcamy w te rzeczy, nie? Tworzymy materiały do tego YouTube'a, tworzymy tego Face'a, Instagrama i tak dalej. Musimy mieć ten internet, no bo bez niego tak. Nie moglibyśmy mówić o Zakopanej Beczce. Czy nie, ale nie, ja mówię, że wiesz, taki... wiesz, ja się też w tym wkręciłem i z miesiąc temu, dzień czy dwa dni po wizycie u ciebie, rozbił mi się telefon. Nie? Ten ekran, chwała Bogu, miałem jakieś tam ubezpieczenie, nie? Wysłałem go, ale w międzyczasie zacząłem korzystać z takiego jakiegoś starego telefonu, jakiejś starej Nokii gdzieś tam, nie? Tak, tak. I ona nie ma żadnych tych bajerów, nie? Ten internet w niej to praktycznie w ogóle nie działa i tak, tak dalej. Więc jak mi oddali teraz ten telefon... To straciłeś czas. Nie przełożyłem karty tam swojej telefonicznej. Tak? Wiesz, zostawiłem tam ten telefon tylko do nagrywania, do obsługi mediów społecznościowych i nauczyłem się tak, że po prostu wyjmuję... Jak bierzesz tamten, to wiesz o tym, że jesteś w pracy, tak. A jak masz ten, to jesteś, masz czas w zasadzie wolny. Ten telefon mi tylko dzwoni albo SMS-y piszą. Z niego nie mogę tak zrobić, nie mam na nich żadnych aplikacji poza alarmem tak naprawdę. A i mam Google'a doinstalowanego, jeżeli chodzi o maile, bo... Przepraszam. Czasami trzeba coś wysłać, odpisać i tak dalej, nie? To tylko i wyłącznie tak. A na tamtym telefonie mam, wiesz, te wszystkie aplikacje i zrobiłem sobie to takie okienko, że między godziną 10 a 12, nie permanentnie, ale tylko w tym okienku korzystam stamtąd, że jak coś wgrywam, to wrzucam i tak dalej, coś tam planuję, nie planuję. I powiem ci, że no to było też mega fajne doświadczenie, bo uwolniłem się od telefonu. Wiecznie, wiesz, jak już nie masz... Przyklejony. Tak, jak już nie masz pełno tych aplikacji, tych bajerów, to okazuje się ten telefon tak nieatrakcyjny, że jak on ma tylko dzwonić, to po co on mi jest potrzebny, nie? No tak. No to ciekawe, no nie? Bo dzięki temu zyskałeś czas. Tak. W ciągu całej doby udało ci się wyrwać jakąś godzinę, tak, rewolucją było to, że mniej więcej chyba 5 lat temu, może 4, to tak nie bardzo strzelam, wyniosłem telewizor do piwnicy razem z wszelkimi rodzajami radia i tak dalej. Na początku było trudno, bo brakowało mi National Geographic i Ligi Mistrzów. Wiesz, jakby bardzo lubiłem piłkę i tak dalej, ale ilość czasu, którą masz, nie? Wiadomo, zaczyna ci ją pochłaniać komputer, nie? Bo tam wiadomo, otworzysz lapka, to tamto, siamto, telefonik, to. Tam ale są zakładki. Tak, ale w porządku, wiesz, jakby mimo tego, że my się tłumaczymy, że okej, ale oglądamy to, co chcemy i tak dalej, ale coś w tym jest, nie? Ja na przykład przez wiele lat byłem i pewnie jeszcze w jakimś tam zakresie jestem pracoholikiem, bo jestem na takim etapie, że to, co robię, mi daje mega frajdę, także nie zwracam uwagę na to, czy... Wkrętka. Jest ta wkrętka, że wiesz, ale przecież ja robię coś, co jest fajne, nie? Przecież tylko co tam aktualizuję rzeczy na naszym sklepie internetowym, czy robię jakieś tam płatności, rozliczenie rachunku bankowego, czy przyjmuję towar, czy zamawiam i tak dalej. Wiesz, ja naprawdę to, co robię, to, co robię w firmie Świat Akumulatorów, czy to, co robię jako Mr. Akumulator, to jest dla mnie taki fan i powrót do Mr. Akumulatora takiego z pierwszych miesięcy, czy też z pierwszego roku funkcjonowania, to jest dla mnie no, najbardziej fantastyczna rzecz, która mi się ostatnio zdarzyła, bo każdy film, który się pojawia teraz na kanale, to jest film, który mi daje radochę, nie? A jak jeszcze tam zgłosił się niedawno właśnie Tomek Chudy, który po prostu też się chce dzielić jakąś wiedzą szerszą, ja nie mam żadnych oczekiwań, wiesz, chcesz, masz jakiś fajny pomysł, jeżeli on jest tylko w miarę w zgodzie z moim kanałem, publikuj, rób i tak dalej, chętnie pomogę. Super. Ja powiem ci tak, bardzo się cieszę, że nadmieniłeś temat Andrzeja, z tego względu, że tutaj pozdrawiamy wirtualny żółwik. Andrzej, słuchaj, dzięki naprawdę, ponieważ jak gdyby tutaj to... Ja tak czułem, wiesz, że gdyby nie jego zaangażowanie też, no nie, bo on naprawdę, słuchaj... Nie, kawał świetnej roboty dla ciebie zrobił, on za rękę, wiesz, złapał mnie tam krok po kroku, poprowadził i wiesz, wiele rzeczy, jak gdyby otworzył mi oczy na wiele rzeczy i jak je ogarnąć, tak? Rzetelność, uczciwość, to jest, wiesz, to są rzeczy, to są cechy po prostu, no to się ma albo nie ma i wiesz, i to by było mega nieuczciwe z mojej strony, gdybym, wiesz, ja teraz opowiadał, jaki jestem fantastyczny dla ciebie, nie? Poza tym, że tak jak ci powiedziałem, no trafiła ta informacja, uważałem, że to jest świetna rzecz i to trzeba zrobić i tak dalej, to po prostu ten pierwszy etap był totalnie po jego i po twojej stronie. Drzwi tutaj dla Andrzeja są otwarte i zapraszamy, jeżeli tylko kiedyś będzie tutaj okazja i tak dalej, to tak jak pojawił się tutaj za pierwszym razem, tak samo mamy nadzieję, że będzie i drugi, trzeci, czwarty raz, żeby Andrzej nas odwiedził. Słuchajcie, ja gorąco polecam i zapraszam was na kanał Mr. Akumulator, z tego względu, że tam przyjąciecie mega wiedzę, jeżeli chodzi o kwestię tego segmentu wiedzy związanego z akumulatorami, z kwestią banku energii. Tam w tej chwili zaczynacie się rozwijać, jeżeli chodzi o kwestię fotowoltaiki. W związku z tym mega, mega dużo informacji, które z całą pewnością pozwolą wam się rozwijać samodzielnie, tak? Sami możecie wyciągnąć wnioski. U ciebie na kanale naprawdę
mi się bardzo podobał film, w którym oklejały się kumulatory naklejkami i tak dalej. Gąska Balbinka. Tak, tak, dokładnie, super, czat. Ja gratuluję pomysłu, bo to mega, mega fajna sprawa. Kolejny odcinek, który również polecam z twoich odcinków, to jest spotkanie z kimś, kto ma instalację w domu i to kilka, bo ma taką normalną, nową, powiedzmy, ma używaną i tak swoim dalej. Swoim imiennikiem, z Marcinem na Podkarpaciu. Tak? O, proszę, super. Coś słyszałem, że w tym imieniu jest, tak, wiesz, tkwi, tak. Także... I on właśnie pokazał dokładnie, w jaki sposób przeprowadzić swój proces, powiedzmy, adaptowania u siebie na swoim terenie fotowoltaiki. I on zaczął też od używanej. Tak, dokładnie. I to jest właśnie świetny przykład na to, że zanim zdecydujecie się na być może zakup jakiejś tam mega dużej, wielkiej i tak dalej, zasadniczo, który by się wydawało, że będzie w 100% was realizowała tutaj, to zastanówcie się, czy nie warto by było spróbować może od mniejszej, może od używanej, zobaczyć, czy, bo może was to zacznie bawić i jak gdyby tutaj możecie się w tym zakresie edukować w trakcie, jeśli tylko macie czas, bo to wiadomo, że to jest i kwestia czasu, kwestia chęci. Pamiętasz, ale... taki film na kanale Prąd ze Słońca według wujka Staszka? Taki? Jest na moim kanale taki film Prąd ze Słońca według wujka Staszka. Jak macie ochotę, zobaczcie sobie. Okay. Mój wujek był przez 40 czy 45 lat elektrykiem w takich zakładach w elektrociepłowni jakiejś. Mm-hmm. Nie? Kupił używane panele za psie pieniądze. Kupił falownik za bardzo niewielkie pieniądze. Mm-hmm. Sam, oczywiście on sobie sam to popodpinał. Mm-hmm. I chyba instalację sobie zrobił taką na 4 czy na 5 kW. Mm-hmm. 1500 zł czy 2000 go to kosztowało wszystko, nie? I słuchaj, i tak naprawdę mówi, że rachunki z 400 na 2 miesiące tam spadły mu wtedy na poniżej 200, a jak rozmawiałem z nimi 2 lata po nagraniu tego odcinka tam w maju czy w kwietniu z ciocią, no to w zasadzie mówi, że chyba tam mieli średnią 70 zł miesięcznie na prąd. Także mega fajnie, mega fantastyczna sprawa. Ale... I to na używanych rzeczach, nie? Według wujka Staszka. Prąd według wujka Staszka. Można? Można. Dzięki i co? Do zobaczenia w takim razie. Trzymajcie się. Na razie. Hej. Cześć. Nie zapomnijcie lajkować materiałów na kanale Dobry Projekt i nie zapomnijcie subskrybować, bo dla każdego twórcy ten sub daje takiego kopa na początku. Daje to taki feedback, że jest to istotne, że to co on robi ma dla kogoś jakąś wartość i tak dalej. Także dla ciebie to tylko kliknięcie w ten czerwony guziczek, subskrybuj. A dla Marcina i dla ekipy Dobrego Projektu to jest taka informacja, że komuś na tym zależy i daje mu to chęci i powera do dalszej pracy.